kiedy kardynał przyjechał w lutym, no i ledwo szedł, ponieważ miał nogę zwichniętą i wchodząc do jadalni od razu mówił nie na nartach. To była zima. Okazało się, że odprawiał mszę świętą w swojej kaplicy w domu swoim w Krakowie i tam zwichnął nogę. No więc wiedząc, co my powiemy, bo prawdopodobnie byłoby chodziło o narty, no to tak może tyle zapamiętałem z takich zdarzeń. Papież był wtedy młodym człowiekiem, trzeba pamiętać, więc te pewne przygotowania robione były z takim... No nie braliśmy w ogóle pod uwagę trudności jakiegokolwiek poruszania się papieża czy coś. I wtedy zakrystię zrobiono, czy na Placu Zwycięstwa był ten no znany ten krzyż i ten ołtarz. I zakrystia była w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. Czyli Ojciec Święty przyjechał, poszedł pod grób nieznanego żołnierza i tam modlił się, złożył kwiaty i przeszedł do zakrysty, gdzie założył szaty liturgiczne. I teraz ta procesja wejścia była długa, bo papież szedł praktycznie od grobu nieznanego żołnierza aż do, no, do ołtarza, który tam stał. To takie wejście było, można powiedzieć, bardzo imponujące, długie, prawdziwa procesja wejścia, nie? No cóż ja wtedy robiłem? Ja prowadziłem procesję z darami, to pamiętam do dziś. Dlaczego pamiętam? Dlatego, że tak jak mówię, to była wizyta przed zamachem. Czyli nie było tych takiej trudności, nie było kontroli takiej jak teraz, nie? I kiedy ta procesja z darami również szła właśnie od grobu nieznanego żołnierza, no myśmy tam trochę wcześniej podeszli, żeby tego nie przedłużać, tak? I wtedy do tej procesji dołączył się no jakieś dwoje dzieci, chłopiec i dziewczynka taka. Ale mali, to było takie wszystko małe. I te dzieci potem weszły też za tą procesją. To się okazało później, że to były jakieś dzieci węgierskie, które podeszły do papieża. Ale potem za nimi wszedł na podium taki no, chłopak ze 20-letni z jednym kwiatkiem i szedł. No i nikt go po drodze nie zatrzymał i doszedł do papieża. Ten kwiatek wręczył, nie? No to przecież nikomu z nas do głowy by nie przyszło, że coś się może złego stać, prawda? Więc tak pamiętam to, dlatego że potem, po tym zamachu, po wszystkim, to dopiero było takie zrozumienie, co może nastąpić, prawda? Tak samo było z komunią, no takie trochę nieładne wspomnienie, to znaczy tam były wyznaczone osoby do Komunii Świętej, ale nikt, to nie było odgrodzone, tylko siedzieli wszyscy na ławkach i inni ludzie również. Nie było tych kartek takich, tego wszystkiego, jeszcze tych prześwietlań przed tym. Więc jak Ojciec Święty zaczął schodzić z kielichem, z puszką, no to kto żyw do Ojca Świętego leciał, więc robił się zamieszanie spore. I to tak poszło potem w tych telewizji na całą Polskę, co się w Warszawie działo. Już potem w innych miastach inni byli ostrożniejsi i wiedzieli, że trzeba przypilnować. No to takie z tej mszy świętej, takie oddające kolory, bo to później no ta homilia papieska, to wszystko, no to jest wszystko bardzo dobrze znane. Kiedy Ojciec Święty przyjechał do kościoła, no i szedł, jest taki zawsze zwyczaj, że czy biskup, czy papież zawsze idzie najpierw na adorację do Najświętszego Sakramentu. I u wszystkich świętych Najświętszy Sakrament znajduje się w kaplicy po prawej stronie. No i kiedy Ojciec Święty szedł, no to w pewnym momencie nie wiedział, gdzie ma pójść. No akurat ja stałem w tym miejscu, no więc tam wskazałem to miejsce i to było takie też no, takie spotkanie po latach znowuż z Ojcem Świętym. Natomiast po mszy świętej, takie mam wspomnienie, to znaczy, że zakrystia jest po lewej stronie i w tej zakrystii po środku był taki stolik niewielki, taki zwykły stolik stał, na którym były szaty dla Ojca Świętego. Tam są kredencje takie, żeby to by spadało. I do tej zakrystii wchodziło tylko parę osób, to tak tam 5-6, to już takie tylko najściślejsze grono.
I kiedy Ojciec Święty powrócił do zakrystii, no, myśmy nie przygotowali żadnego klęcznika do modlitwy, żeby Ojciec Święty będzie się modlił, tylko po prostu. I Ojciec Święty zdjął szaty i przy tym stoliku uklęknął na tej posadzce. I po prostu i się te 10 minut modlił, mimo tego, że na zewnątrz już burza szalała i ludzie byli i nie byli, tak różnie. Więc tu właśnie pokazuje tą modlitewną stronę Ojca Świętego, nie? Że po prostu jest czas modlitwy. Tam tych parę osób tam zdjęło szaty liturgiczne, wszystko. Ojciec Święty cały czas klęczał i się modlił, nie? To samo przed rozpoczęciem celebry, że Ojciec Święty przyjeżdżał i przecież tu cała rzesza ludzi, wszyscy czekają, prawda, i tak dalej. Ale wtedy Ojciec Święty nie był pod presją czasu, nie był pod, bo wszystko punktualnie, bo ktoś tam czuwał, nie był pod presją tego, żeby takiego działania, nie? Tylko pomodlił się, czy nawet jeszcze wziął brewiarz, odmawiał, prawda? Jak gdyby taka atmosfera modlitwy ciągle. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża i teraz no, to mam odprawiać, czy szybko, czy też no, to ludzie czekają, więc to tutaj już wszystko, prawda? Tylko to jest takie wyciszanie się przed tym, przed celebrą. Nie? Potem zauważyłem, że bo kiedy byłem już ceremoniarzem, tym takim trochę już bardziej odpowiedzialnym, że ci organizatorzy z kolei też, no, też dbano o to, żeby właśnie, żeby ten czas się nie przedłużył, żeby co, czy nawet koncelebransów tak ustawiano, żeby Ojciec Święty przy nich nie przechodził, bo się będzie z każdym witał i to zajmie 20 minut czy 15. Więc już ich nie ma po drodze nikogo, bo inaczej no, Ojciec Święty będzie się witał i to się przedłuży, prawda? To są takie drobnostki, ale one po prostu działały, nie? Potem tak wyczytałem u Ojca Góry o tej modlitwie, nie wiem skąd on to wiedział, u świętego, u wszystkich świętych, że właśnie Ojciec Święty modlił się tą, takim w stylu mistyków nadreńskich, którzy do modlitwy klękali na posadzce. Nie, nie na klęczniku, tylko na znak pokory na posadzce. Ale to Góra tak potem to ładnie opisał. I było spotkanie twórców świata kultury w kościele Świętego Krzyża wtedy. Czy tam było takie, nie było mszy świętej, tylko była liturgia słowa. I tu się zdarzyła taka rzecz, która się raz zdarzyła w tych, mianowicie teksty przeczytanego Pisma Świętego rozbiegły się z homilią papieską, to znaczy, no, myśmy inną Ewangelię przeczytali, a nie, Ojciec Święty miał na inny tekst przygotowaną homilię. Kiedy śpiewali Alleluja, zauważyłem, że ksiądz, bo to jeszcze był ksiądz Prawat Dziwisz, coś jest zaniepokojony. Się okazało, że to nie dopatrzyliśmy. Myśmy proponowali inną Ewangelię, a tam zmieniono teksty. Dziwne, bo była drukowana książka już, ale te książki nie były takie dostępne jeszcze. Myśmy jej prawdopodobnie nie mieli. Ojciec Święty zawsze ornat, którym odprawiał, zostawiał tam, gdzie odprawiał. Więc dlatego mamy w katedrze warszawskiej te ornaty, których papież używał. Takie spotkanie ostatnie moje z papieżem, takie, które najbardziej takie na mnie wrażenie zrobiło, to był rok 98, kiedy było 20-lecie pontyfikatu. Kiedy była na placu w Rzymie to było i na placu świętego Piotra był. Była msza święta, a papież dopiero po mszy świętej przyjechał. I kiedy skończyła się msza święta, biskupi z placu zeszli, wszyscy się rozebrali i biegiem wszyscy polecieli na plac, bo papież przyjedzie. A ja zwyczajem ceremoniarzy zawsze wychodzę na końcu. Jeszcze tam sobie... I już bazylikę zamkli po prostu. I ja w ten sposób zostałem w tej bazylice sam. W pustej bazylice, już się nie śpieszyłem i tam była jeszcze ta obsługa w tym przedsionku, parę osób, no i ja tam sobie siedziałem, bo już nie wychodziłem na plac
I dopiero potem, kiedy to się wszystko kończyło, i tam stał samochód papieski, bo ten przedsionek jest tak wielki, że tam wjeżdża się samochodem. I właśnie Ojciec Święty powracał z tego placu, bo już prezydent Kwaśniewski odjechał i szedł papież, i tam szedł ksiądz prymas, szedł kardynał Macharski, kardynał Dziwisz, jeszcze wtedy już chyba biskup, i jeszcze ktoś jeden. No i ja byłem tam jeden w tym przedsionku z duchownych. No i tam jeszcze ucałowałem w drzwiach świętego Piotra rękę. No i ten, bo ksiądz Dziwisz mnie dostrzegł. No ja tak stanąłem, że mnie dostrzegli. I wtedy jeszcze tak mogłem się, jak to się mówi, no ostatni raz tak bezpośrednio z papieżem jeszcze tak, no, może nie pożegnać, ale powitać go w tych, oddać taką cześć w tych drzwiach Bazyliki Świętego Piotra. Chodzi o to, żeby ludzie Kościoła, no i w ogóle ludzie wiary, no właśnie tak, no nie poprzestawali na tym działaniu takim zewnętrznym. To jest chyba takie najbardziej charakterystyczne. W świecie, który jest nastawiony na działanie, na sukces, na osiąganie tych rezultatów szybkich, prawda? Potem ta taka długomyślność, jest taka cnota długomyślności papieża, nie? Pewien taki pokój wewnętrzny, nie? To, co pan pamięta, tę wizytę, co był papież w Krakowie na południu, co nie był w Warszawie, ten brewiarz odmawiany w katedrze wawerskiej. No wszyscy czekają, wszyscy, papież sobie siedzi, mówi brewiarz, prawda? I to nie było tak, że on to robił dlatego, że trzeba było robić. Tylko po prostu on się tak po prostu modlił, nie? Kiedyś tak w Rzymie było, pamiętam, był kardynał Wojtyła i telefon był do niego. I siostra mówi, niech ksiądz pójdzie, poprosi kardynała, bo jest telefon. No i ja przeszedłem salon i tam do tego jego gabinetu, ale tak wygląda, jak on by z kimś rozmawiał. A on odmawiał brewiarz takie murmurando, to znaczy jakby recytując, nie? To ja się już nie pukałem, tylko powiedziałem, że jest tak zajęty, że proszę zadzwonić za 15 minut. I to jest właśnie przykład człowieka takiego, kiedy przecież nie wiedział, że ktoś to słyszy, czy wie, prawda, bo to właśnie o taką rzecz chodzi, nie? I on wnosił w Kościół takie pewnego rodzaju taki no, pokój, w tym dobrym tego słowa. To nie jest spokój, to jest pokój. I teraz, jeżeli widzimy tego papieża, no, siedzącego na tym Watykanie, na tym wzgórzu watykańskim, on sobie pisze poezję, nie? No to w tym świecie tracącym wiarę, pełnym globalizacji, no to papież powinien następną encyklikę pisać, gdzieś tam dzwonić, no w ogóle jakieś organizować rzeczy, prawda, nie? Teraz nasz Benedykt, no, gra sobie na fortepianie, no przecież, no, czy nie ma poważniejszych rzeczy, nie? Ta umiejętność takiego patrzenia na wszystko, to co zresztą miał i kardynał Wyszyński. Tak mi się zdaje, tak ja przy nim nie byłem blisko, tylko teraz jak tak to co piszą, co mówią, że to byli ludzie, którzy się nie zatracili w tym takim, w tym działaniu. Nie? Ale to jest taki powracający temat, bo święty Bernard przecież pisał do swojego ucznia, który został papieżem, przed tym go też ostrzegając. Nie? Żebyś nie doprowadził się do zatwardziałości serca, jak będzie tylko działał i ten, prawda? Żebyś się nie zagubić w tym wszystkim. To, co jest taką no, cechą naszego dzisiejszego świata, nie? I teraz papież, no i niektórzy mówią, no to jest człowiek jeszcze XIX wieku, no gdzieś pierwszej połowy, bo dzisiaj takich ludzi nie ma. No, nie wiadomo, czy nie ma tego, czy o nich nie wiemy, nie? Żeby człowiek no, nie zgubił się, prawda? Dlatego ci ludzie, którzy żyją jakoś duchem, twórcy ci w tym dobrym tego słowa znaczeniu, no to oni rozumieli tego papieża i tak trochę wyczuwali, o co tu chodzi, nie? I to chyba było takie najbardziej pociągające, uspokajające, ale mówię, to nie jest taki spokój, że aby był spokój, tylko to jest taki wewnętrzny pokój w tych zawirowaniach wszystkich. Bo my dzisiaj żyjemy mediami i co minutę nowe wiadomości, nowe te, ale potem nie pamiętamy za dzień, co wczoraj było, prawda? I ludzie, właśnie papież był, coś takiego wnosił, nie? Nawet w te celebry takie, prawda?
które on wnosił, to takie właśnie uspokojenie, modlitwę, nie. Przecież ostatecznie no, można było zrobić jakiś meeting, jakieś spotkanie z wiernymi czy coś, prawda. To było, ale zawsze głównym, no przez 30 prawie lat głównym momentem spotkania to było to, nie? Czyli liturgia, Chrystus obecny wśród nas, nie. Czyli jak gdyby ciągłe powracanie do takiego centrum chrześcijaństwa, nie. Bo przecież jest ciągła ta pokusa no, wyciągania, zwłaszcza duchownych zakonów do tego, do takiego działania w tym niewłaściwym tego słowa znaczeniu. W stronę takiego, tej herezji aktywizmu, to jest taki amerykanizm, to znaczy to działanie.